Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z gry Octogedon. Moi kochani, lecimy dalej, tak więc zostawcie łapki w górę, jedna mi w zupełności wystarczy, a my lecimy dalej. Tak więc pierwsze co, no to będziemy sobie robić dzisiaj Paryż. Jest to kolejne miejsce, które musimy pokonać. Tak więc obejrzyjmy sobie na początku scenkę, jaka tutaj była z Paryża. Po Paryżu jeszcze będą dwa miejsca, więc jeszcze jakieś dwa odcinki się pojawią. Oczywiście ja dużo gram poza odcinkami, żeby to wszystko wam tutaj pokazać. Dobra, lecimy z Paryżem. Bum. Co się wydarzy? Co się wydarzy w Paryżu? Okej. Okej. Co? Dobra, ogólnie już wam tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że powiedzmy takie nagrody, nie wiem, dla ośmiornic, za najlepszą nagroda dla najlepszej ośmiornicy, i dotrzymał to delfin, i nasz Octogedon się po prostu wkurzył, że tak być nie może. Więc dobra, lecimy, kontynuujemy. Ja sobie tutaj doszedłem, mam troszkę inne ustawienia, jak zresztą tutaj widzicie. Mamy dwa życia, cztery serca, więc spróbujemy to przejść. Ogólnie odblokowałem sobie to. To jest chyba jakaś chimera czy coś na tej zasadzie. Bardzo fajnie to strzela. Chciałbym mieć tego więcej, bo to jest naprawdę OP. Ale niestety nie mamy, więc będziemy musieli sobie poradzić bez tego. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że uda mi się przejść ten Paryż. Jeżeli mi się nie uda, no to niestety będziemy musieli, jak to się mówi, w następnym odcinku przejść, tak? Jeszcze raz będziemy musieli spróbować. Ale liczę na to, że dam radę. Jestem całkiem dobrze uzbrojony, takie mam tutaj wrażenie. Tyle, że te statki niewidzialne troszkę mnie tutaj denerwują. Trzeba być bardzo tutaj ostrożnym niestety. I liczę na to też, że wejdą mi tutaj właśnie jakieś lepsze, powiedzmy chimery czy coś takiego, żebym mógł tutaj lepiej celować, coś na tej zasadzie. O, skrzyneczka. Czy skrzyneczka jest warta serduszka jednego? Zawsze. Nie, nie dam rady. Dobra, daliśmy radę. Taktyczne zagrania. Dobra, spoko, całkiem dobrze poszło. Nie straciłem jeszcze ani jednego życia. Mamy ten hełm na głowie z, nie wiem, tak wygląda trochę jak mózg. Ale on chroni nas, bardzo dobrze nas chroni przed tym. Dwa pociski jest w stanie przyjąć, co nie? Więc też bardzo, bardzo fajnie. Ale to wygrałem, normalnie. Żaba też jest bardzo spoko. Dobra, ogólnie jakbym miał same te chimery, to mógłbym się kręcić dookoła i po prostu wszystko rozwalać. Ale niestety nie mam, więc no... Nie ma lekko, jak to się mówi, co nie? Dobra, chodź. Ale mamy też małą rybkę, mamy rybkę rozdymkę, zadymkę, którą też sobie będziemy tutaj używać w razie, gdyby coś złego tu się zaczęło dziać. Dobra. Na razie idzie spoko, co nie? Dobrze też, bo kiedyś był taki bug, że jak się wciskało prawy, lewy przycisk myszy, to co chwilę nam postać się obracała w nieskończoność i trzeba było pauzować, ale naprawili tego buga, więc jestem ogólnie zadowolony, bo już mi się tak nie dzieje, co nie? A to było niezbyt fajne. Gracie sobie i nagle nie możecie sterować, no chyba gorsza rzecz się tutaj nie mogła nam przytrafić, co nie? Dobra, musiałem użyć ryby rozdymki. Ale to i tak koniec, więc w sumie nawet spoko. Nie straciłem serduszka, więc jak najbardziej okej. Dostaliśmy oczywiście muszelki. Ogólnie raz na jakiś czas wypada taka niebieska zakręcona. Ona jest bardzo dużo warta i chyba 200 nam daje, więc mi się udało taką teraz wydropić. Więc jak najbardziej spoko. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Kobra, snake, lobster. Lobster, very high damage. Okej, ale to bije z bliska niestety. Kurczę, 10 tysięcy kolejny tentacle. Ale kurczę, nie widzę tutaj nic fajnego. Mógłbym co najwyżej lobstera sobie kupić tak naprawdę. Skoro już mam tutaj szczypce, no to niech będzie lobster, będzie jeszcze więcej obrażeń zadawał, a nie kosztował jakoś specjalnie dużo. Dobra, go, lecimy. Na szczęście mamy tu jeszcze 1, 2, 3, 4 poziomy przed tym głównym starciem. Chciałbym mieć lepsze uzbrojenie, ale no niestety, kurczę, nic się dobrego nie trafia, wartego do kupienia. Ale i tak mam nadzieję, że się uda. Ja już tutaj sporo ćwiczyłem, naprawdę sporo w tą gierkę gram. Więc uważam, że...
Oj, oberwaliśmy, no niestety. Mamy też zwiększone staty, czyli przy, jak oberwiemy, czyli dostaniemy jakiegoś hitka, no to wtedy po prostu więcej zadajemy obrażeń wszystkim przeciwnikom. Więc to jest też bardzo fajne i bardzo przyjemne. Dobra, te małe rybki, trzeba się ich pozbyć i to prędko. Para, para, pa, pa. Mi się wydaje, że te statki są jakby troszkę szybsze. Dobra, cześć. Do widzenia, super. Przydałoby się serduszko, nie ukrywam. Przydałoby się serduszko jakieś dodatkowe. I mamy skrzynkę, dobra, skrzynką też nie pogardzę jak najbardziej. Nie ma co ukrywać, skrzynka jest good. Oj, przez przypadek użyłem ryby naszej tutaj, zadymki. Dobrze. O, dobra. Wszystko opanowane. Jesteśmy w połowie, więc jeszcze jakaś wielka fala nam tutaj wyskoczy. Ale spokojnie, mamy sporo serduszek, więc damy sobie tutaj radę bez problemu. Nice, super, udało się. Super, 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 super. Dobra. I oberwałem, kurczę. No ale dobra, straciliśmy tylko hełm na razie, więc też bez tragedii. Mogło być gorzej, mogło być gorzej, co nie? Nuclear wave, o nie, fala nuklearna. Małe rybki trzeba rozwalać, piranie najgorsze. One tak znienacka jakoś dziwnie atakują. Dobra. Uzbrojone rekiny. Muszę takie upolować sobie. Come on, chodź, chodź, chodź. Dzięki. I zderzenie rekinów. Dobra, pięknie, udało się. O, wielka fala teraz nadchodzi. O nie, najgorzej. Dobra. Oczywiście piranie. Ich co trzeba się na samym początku pozbyć. Dobra. Ugrane chyba. Ugrane, super, nie straciłem nawet serduszka, więc jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Oby coś fajnego wylosowało, proszę. Okej, okay. To jest spoko. Możemy go sobie wymienić, tylko właśnie, kwestia na co? Czy jednego węża się pozbywamy? Możemy tak zrobić, on kosztuje tylko 1300, co nie? A jest naprawdę dobry. Chicken Penguin, 3000, no nie stać mnie na tego, kurczę, Surf Sharka. On też chyba byłby dobry, ten Surf Shark. Moglibyśmy się obracać i też zadawać fajne obrażenia. No ale dobra, coś sobie ulepszyliśmy, więc jest spoko. Jest spoko. W sumie to wygląda jak taki jeż trochę może. Coś na tej zasadzie. O, i teraz naprawdę już ładnie strzelamy. Ale bo to się robi niebezpiecznie troszeczkę. Dobra, chodź tu, żabo. O Jezu, co mnie uderzyło? Nie zwróciłem uwagi nawet. No niestety, czasem tak bywa. A podpłyńcie bliżej. Dobra, ryba zadymka. On nie strzela za szybko i to też jest taki troszeczkę minus, ale strzela trzy pociski, więc to jest plus, powiedzmy. Nie! Może te ryby mnie atakują najgorsze. Piranie. Słabo, słabo poszło, słabo, słabo. Dobra, i wielka fala. O nie! To Mecha Octopus. Mecha Octogedon. Najgorzej. Dobra, spowolnijmy go. Co on robi? Weź tak nie rób, proszę cię, ziomek. O nie, wypuszcza te pociski najgorsze, których nigdy nie umiem omijać. Dobra. Jakoś daje radę, okej. Okay. Okej, okay, całkiem, no dość szybko powiedzmy, że mu schodzi życie. Mecha Octogedon, kto go wyprodukował? Nie robi się tak. Dobra. Coś mu tam zadaje obrażeń, ale to będzie długa walka. Poza tym mam dwa serduszka, więc warto byłoby tych serduszek nie stracić, co nie? On później będzie jeszcze wypuszczał dodatkowych przeciwników, jak to zwykle bywa, albo będzie szybszy, albo nie wiem, cokolwiek będzie robił. Też trzeba tutaj mieć to na uwadze. Mecha Octogedon.
To nieźle tutaj widzę. Niezła zabawa. Staram się. O, o! Kurzył się. Okej, okay, dobra, teraz będziesz wypuszczał dwa, tak? O nie, wypuszcza małe niewidzialne piranie. Gorzej być już nie może chyba. Małe niewidzialne piranie. Dobra. I pewnie się wkurzy jeszcze raz. Dobra. 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 Coś tam go bije, co nie? Coś tam go bije, ale no. Nie chciałbym tutaj stracić serduszka, naprawdę. Dobra, spowolniony. Ma mniej jak połowę życia. Jest dobrze, idzie rewelacyjnie. Później jeszcze czeka nas walka z tym wielkim bossem, z głównym bossem. To dopiero będzie zabawa, co nie? Dobra, oberwał. No, powiedzmy, że prawie ma 1/3. O, ale go teraz rybą za dymką mu przywaliłem. Nie! Co to ma być? Ziomek, nie! Wow, co on robi? Nie. Co tu się dzieje? Kurczę, tak niewiele mu zostało. Widzieliście to? Tak niewiele mu zostało. Kurde, no. Dobra, za 2000 trzy hitki blokuje. Biorę zdecydowanie. Królowa pszczół. Shoot bees faster. Strzela pszczołami szybciej, ale za to ma małe obrażenia. Co mi się tutaj nie przyda tak naprawdę? Żaby używam. Wąż też jest spoko. Pingwin spowalnia. Ewentualnie mógłbym właśnie jedną kobrę wymienić na pociski. Ona ma naprowadzające pociski, więc też jest spoko. Ale lobster zadaje ogromne obrażenia, więc też jest spoko, co nie? O kurde, trudna decyzja. Dobra, wymienimy. Później mogę najwyżej to zamienić. Block bullets, to kompletnie useless. Tak uważam. Dobra, lecimy! Lecimy, ale tu już mamy mnóstwo serc, mnóstwo tego, więc na pewno go pokonamy. Okej, tak działasz. No dobra. Całkiem spoko. Namierzane, samonamierzalne pociski też są jak najbardziej tutaj potrzebne. Zwłaszcza na tych małych przeciwników, którzy gdzieś tam się pałętają, powiedzmy. Więc jak najbardziej uważam, że spoko. Zwłaszcza na te małe piranie. No zobaczcie, jak to fajnie działa. One nie są w stanie do mnie podpłynąć, bo zaraz giną od samonaprowadzających pocisków. Super. Dobra. Spoko, idzie rewelacyjnie. Jestem zadowolony. Póki co, so far so good, jak to się mówi, co nie? Dobra, cześć. I dobra, i teraz wyskakuje Mecha Octogedon. Mecha Octogedon. A, mu przywalę. Aż typie. Dobra, i myślę, że mogę czymś go tutaj bić. Pszczoły oczywiście też będą biły. Królowa pszczół, nice. Dobra, więc mogę się skupić na omijaniu jego pocisków. A i tak będę mu zadawał obrażenia. Podoba mi się to. W sumie mógłbym się skupić tylko na spowalnianiu go. Dobra, ej, teraz to już normalnie. Ja mu zadaję milion obrażeń chyba. Dobra. Okej. Coś tam mu zbijamy, coś tam mu zbijamy. Obstawiam, że i tak mi pewnie trafi z raz. O nie, wkurzył się. Dobra. Spowolnijmy go. Dobra, muszę go jeszcze spowolnić. Okej. Może jakieś skupienie tutaj robię, takie, żeby po prostu, żeby tylko to przejść, żeby dać radę. Dobra.
Dobra, okej, jest przyzwoicie. Zaraz się znowu zdenerwuje, ale spoko, mamy już na niego plan. Cały czas będę go spowalniał, yellow. Cały czas musi być spowolniony. To jest najlepszy sposób. I wtedy chyba żadnych obrażeń nie powinienem otrzymać. Co, już nie jesteś taki cwany, co? Oktogedonie, mechaniczny. Wow, 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 ojej. Ojej, no dobra, jednak jesteś cwany. Jednak troszeczkę jesteś cwany, muszę ci tutaj przyznać rację. Dobra, dobrze, mamy tego pingwina, on też tutaj, powiedzmy, pomaga. No i co, jeszcze raz mnie zaatakujesz? A, mam cię! I pokonaliśmy mecha Octogedona. 3, 2, 1 i ostatni czas. Jest, pokonany, udało się, udało się. Ej, w sumie raz tylko mnie uderzył, więc jestem też zadowolony z tego, jak najbardziej. Pa, pa. 546. No i pięknie, no i pięknie, to rozumiem. Co mogę sobie tutaj aktywować? Snake, Frog, Queen Bee. Ej, Queen Bee druga by się przydała, ale 1700, a ja nie mam tutaj kasy. Najgorzej na świecie. Dobra, lecimy. Misja czwarta, Destroy the Eiffel Tower, czyli wieżę Eiffla będziemy niszczyć, ale jeszcze dwa poziomy i trzeci, więc dobra, wychodzimy na powierzchnię teraz i działamy tutaj. Welcome to Paris. Pa, pa, ra, ra. Dobra, muszę się tutaj ogarnąć, jeżeli chodzi o wszystko. Bo tu mnie ze wszystkich stron atakują. Dobra, najważniejsze to niszczyć budynki, co nie? Czyli w ten sposób możemy. O, tak, lobster. To jest dopiero moc. To jest moc. Wow, 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 wow. Było niebezpieczne. Dobra, możemy iść dalej. Okej, okay. W sumie... No dobra, w sumie to tak naprawdę potrzebuje kasy, więc... Warto tutaj wszystkich rozwalać. No, jakieś tam monetki z nich lecą. Po 25 monet, po 100 nawet, więc w sumie warto troszkę dłużej ten poziom przejść, bo mógłbym rushować do przodu, ale wtedy bym nie zdobył tyle kasy, co nie? Dobra. Jak to ominąłem? I lecą kolejne, dobra, nie, jednak musimy trochę się poprzemieszczać, nie ma co. Chociaż na dobrą sprawę dałoby radę tak farmić chyba. Nie mam wrażenie tutaj. Oberwałem troszeczkę, no dobra. Nie, 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 come on! Nie, bo już się za bardzo do przodu pchałem, wiecie? Dlatego. Powinien być bardziej ostrożny. To bez kapy. Sporo kasy nam tutaj wpada. Jestem ciekaw, jaki tu będzie boss w Paryżu, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co może być. Dobra. Okej, okay, super. Dobra, wielka fala teraz jeszcze nadchodzi. Wielka fala nie jest nam straszna, więc bez problemu sobie z nią poradzimy. Dobra. Dobra, i rozwalamy to i wtedy przejdziemy poziom. Dobra. Okej, okay, zrobiliśmy to. Fuh, trochę serc straciłem, no w zasadzie no, ale mieliśmy to na głowie, więc bez problemu. Dobra, done. Spoko. Proszę, coś fajnego, starfish. Możemy wymienić rybę na starfisha. Nie wiem, czy się opłaca, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy się opłaca. Lobster to Queen Bee. Mogę sobie kolejną, ale ona zadaje małe obrażenia. To jest minus. Ona zadaje małe obrażenia. Mógłbym pingwina wymienić. A wtedy bym nie mógł slowować skrzynek i tak dalej. Większe obrażenia, ale jakiś boss wyjdzie, to przydałoby się go spowolnić trochę. Prawda? Żaba też jest spoko, lobster też jest spoko. Chyba zostawimy to tak jak jest. Może w następnym poziomie nam się coś dobrego trafi. Huh, okej, okay, lecimy. Pararau. Tararau. Parara. Ej, w sumie easy.
Easy poziom. Naprawdę, nic trudnego. Nie ma tych niewidzialnych przeciwników, więc jest łatwo. O kurde. Niezłe dymy. Boże, czym ty jesteś? Dobra, bym lobsterem się najchętniej pokonał. A, rakiety wypuszczasz. O kurde. Dobra, i trzy. Dobra, możemy lecieć dalej. Teraz czy nie będzie jakiś super trudny poziom. Ale się władowałem. Najgorzej. Nie powinienem tak robić. Nie powinienem. O, serduszko. Uff. Było blisko. Sparaliżowany, niestety. Ale myszka mi dziś uciekła. Dobra, mam ją. No, jakiś budynek, to raczej bez problemu. Łup, pięknie. Dobra, ostrożnie tutaj. O, mogę. Nie sądziłem, że żaba będzie. Come on! Nie sądziłem, że żaba będzie w stanie złapać to. Ale dobra, jest zarąbiście tutaj. Dobra, super. Okej, okay, nice. Okej, okay, jakoś to ominąłem wszystko. Jakimś fartem. Hello. Jaki jest prosty sposób na zabicie tego. Dobra, kolejny budynek. Ho. Jeszcze wielka fala tutaj nadciąga. Kurde. Chciałem to rozegrać fajnie, ale nie udało się. Dobra, lecimy do przodu. 4000 mamy, o kurde. Ile przeciwników tutaj. Ze wszystkich stron atakują, ale raczej oni dla mnie nie są jakimś tutaj większym wyzwaniem. Dobra. Ale zrobimy tutaj manewr. Manewr dupa. Dobra, chciałem tam jeszcze dalej pojechać i... Ale niestety, no, za szybko to zniknęło, tak? Dobra, kilka nam wpadło. Oby coś fajnego tutaj dostał. Obym coś fajnego dostał, proszę. Obym coś fajnego dostał. Okej. Okay. King Cobra, o kurde. 3000 chyba powinno starczyć. YOLO. YOLO, wymieniam wszystko, co się dało. Okej, okay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jezu, co to jest? W ogóle jak to wygląda, mój Octagedon. Przedziwnie, przedziwnie. Mamy 5 serduszek, powinniśmy dać radę pokonać tego bossa. Takie mam wrażenie. I strzelamy milion pocisków, więc... Ej, no halo, przecież to nie powinno tak być. Dobra. Pyk. 4 serduszka. No. Na szczęście to jest krótki początek, więc też bez problemu. O! Oczywiście mamy King Cobra, co nie? Dobra. Żaba też tutaj robotę robi. Nie wiem, co, czym będą mnie tutaj atakować, ale na pewno niczym dobrym. To będzie ciężka walka. Boże, co to jest? Mim. Ucieka. Oto mim najgorszy. Co to za jakieś taktyczne ucieczki? Dobra. Spoko. Okej, jest dobrze, jest dobrze. Musimy tylko przed nim... Znaczy, musimy go tylko dorwać tutaj tak naprawdę. Dobra. Ale tutaj machamy tym jęzorem na lewo i prawo. Kurdełę. Warning. Gigantomime. O nie, wielki mim. Najgorzej. Dobra, już mu zadałem fajne obrażenia na starcie. No chodź. Nic nie robi.
Czemu on nic nie robi? On buduje niewidzialną ścianę? Zaczynam mieć obawy do tego, co tutaj się dzieje. Przecież on niczym nie strzela. Co jest nie tak z tym bossem? Okej, wkurzył się. Dobra, dzień dobry. Cały czas się cofa. Okej, ryba zadymka, sporo obrażenia zadaje. Okej, niewidzialni przeciwnicy. A, i będę musiał to rozwalić, okej. Spoko, to nie będzie zbyt trudne. Gorzej jak się jeszcze raz wkurzy. To już nie będzie tak wesoło. Dobra. O tak, teraz obrywa ładnie. I znowu dwa, spoko. Spoko, to nie jest takie trudne do rozwalenia, jak tak patrzę. I teraz się jeszcze bardziej wkurzę, zostanie mu 1/3 życia. O, ryba. Hop. Wielką bułę wyciągnął, bagieta! O kurde. Niezły numer. A zostało mu tak mało życia, mi jedno serduszko tylko. Co najgorsze. Jest, pokonałem go, bez problemu. Easy. Dobra, bo tutaj mamy jedno serce, musimy uważać. Musimy uważać tutaj, zdecydowanie. No to jeszcze będą przeciwnicy, co nie? On teraz zginął, to by było po prostu śmiech na sali. Możemy do czegoś takiego dopuścić. Dobra, nie. Easy. No i gitara. Wieża Aichta została obalona przez Octogedona. Obalona przez Octogedona. O, nowe DNA. Co to będzie? Ursula the Unicorn. A nie, Urchin. Urchin. Nie jest Urchin. Nie mam pojęcia. Takie śmieszne coś. Takie wodne. Wstałem, że to jest wodne, tak? Nie mam pojęcia, co to robi. A, Lunch Spikes, czyli strzela kolcami. Spoko. Spoko, spoko, dobra. A, to jeszcze sobie ją potestujemy tutaj jeszcze, widzę, w tym odcinku. Zobaczymy, jak ona działa. Strzela kolcami, no dobra. O kurde. Nieźle. Ile tu jest tego? Ile tu ich jest? O Boże, całe mnóstwo. Nie mam gdzie uciec. O Jezu, jak ona jest dobra. Ile ona strzela czasu, te kolce. Jesus. Jest bardzo dobra. Będzie warto ją używać. Nie ma co. Dobra, jedno serduszko poszło. Ale jedno serduszko było warto, bo nie zostaliśmy sparaliżowani. Dobra. Okej. Spoko, ile w ogóle tych szelsów tutaj dostajemy. Cały ogrom. Mamy dwa serca, dobra. Nie wiem, czy uda mi się cały ten poziom przejść. Ajdź. Ale wydaje mi się, że i tak już dosyć się tutaj pobłupiliśmy. Jesteśmy ustawieni, jak to się mówi. O! A! Udałem radę. Super. Boże, 640. I znowu coś odblokowaliśmy. To jest słoń? Okej, elephant DNA. Pushes things back, czyli odpycha. Można to jakoś wykorzystać, ale raczej to nie dla mnie. Dobra, w tym miejscu sobie kończymy ten odcinek, całkiem długi wyszedł. Standardowo mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam was na kolejne. I to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!